Zawody Diamond Cup, pierwsza edycja. Spotkaliśmy naszego mistrza. Wczoraj odbył się pierwszy dzień tych zawodów. Radek Sutkiewicz startował w kategorii weteranów. Dzisiaj startuje w kategorii super ciężkiej, prawda? Dokładnie. Dzisiaj wychodzę z seniorami w powyżej 100 kg. No, obserwuję Twoje boje i powiem Ci, że zrobiłeś formę niesamowitą. Już wtedy, jak trenowaliśmy nogi, pod dużym wrażeniem, jak to wszystko wygląda. Mistrz powrócił. No zobaczymy, jak to wszystko, że tak powiem, będzie wyglądało. No na razie, tak jak mówiłem Ci, no chciałem spróbować znowu wystartować. Tak się jakoś tam wszystko poukładało, że wystartowałem najpierw w tym Strzegomiu, teraz na tym Diamond Cupie też wystartowałem i całkiem fajnie poszło. Potem zaczynamy Mistrzostwa Polski weteranów i być może, jeżeli wszystko będzie tak, jak sobie gdzieś tam zakładam, to może też na Mistrzostwa Świata Weteranów też pojadę, więc tak bym chciał ten sezon, jak powiem, przejść. Radku, powiedz mi, gdzie jest fenomen? Jesteś osobą, wiem, że teraz jesteś potwornie zmęczony. Taki moment przed samym startem jest wycieńczający. To zawsze na twarzy masz uśmiech. Jak to robisz? Skąd się to bierze? Znaczy, powiem Wam szczerze, że ja nie jestem jakoś tam szczególnie zmęczony. Bardziej chyba taki zdenerwowany, poddenerwowany, bo to wiadomo, dawno nie byłem na scenie. Jest to dla mnie troszeczkę stresujące przeżycie. Powiem szczerze, że jak pojechałem do Strzegomia, to w ogóle się czułem, jakbym był startował na debiutach, bo nie wiedziałem, co tam po kolei mam zrobić. Te brązery to też dla mnie nowość. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Za moich czasów inne były brązery. Także poddenerwowany, tak, jakoś strasznie zmęczony, nie? No bo wiadomo, nastawiam się też na to, że się człowiek nie czuje tak jak w najlepszym okresie budowania masy, bo tych kalorii gdzieś tam brakuje. Ale jest całkiem dobrze. Natomiast co do uśmiechu, no wiadomo, to jest moja pasja. Ja mówię, że robię to całe życie. Wystartowałem na zawodach pierwszy raz, jak miałem 16 lat i cały czas mnie to kręci, cały czas mi się podoba przerzucanie ciężarów. No, więc no jak mogę być smutny, chodzić tutaj zły, skoro robię tak naprawdę to, co lubię i chcę to robić, więc nie ma co narzekać. Myślę, że to mogło być takie przesłanie też dla naszych widzów, żeby zajmować się w życiu tym, tą swoją pasją, brnąć jednak do tego, żeby robić to, co się jednak lubi, bo wtedy ten uśmiech z twarzy, mimo tej ciężkiej pracy, nie znika. Dokładnie, no jeżeli ktoś na siłę chce, że tak powiem, nie wiem, zrobić z siebie kulturystę, no to raczej mu tego nie polecam, bo to wiadomo, wtedy i stres i wszystko i się wkurza, że musi jeść dietetyczne jedzenie, więc niech sobie to robi tak bardziej dla fanu, a jeżeli przyjdzie coś z tego jeszcze, jakieś starty czy coś, no to będzie tym bardziej zadowolony i szczęśliwy i tyle. Czyli, no tak, no dzisiejszy start, no, trzymamy kciuki za Ciebie, kategoria powyżej 100, czy widzisz może swoich konkurentów? Nie widziałem swoich konkurentów, dopiero przyjechałem, ale ja nie patrzę, nigdy nie śledzę ludzi, jak wyglądają gdzieś tam, nie wiem, na Instagramach czy na Facebookach, bo po co sobie robić dodatkowe stresy, ja tam tego nie rozumiem, jak ktoś dzwoni, mówi, ten wygląda tak, co to zmieni, no nie wiem, zrobię inny trening, czy nie wiem, czy nie zjem kolejnego pączka, czy co, ja tego nie rozumiem, także robię to, co muszę, a co będzie, to się okaże potem na scenie, a ja przynajmniej mam bardziej spokojną głowę. Jak widzicie, pełni profesjonalne podejście, skupienie się tylko i wyłącznie na sobie, na swoim celu, przede wszystkim wyznaczenie sobie tego celu, a później osiągnięcie go, włożenie w to, wiadomo, pracy. Radku, zaprezentuj nam swoją talię, bo wielu kiedyś tam w przeszłości zarzucało, że ta talia jest wielka, wydęta. No to no co ja Wam powiem, no ja nie mam wąskiej talii, wiadomo, no ale jak widzicie, jakiegoś brzucha nie ma, więc... Czy może wakiem zaprezentuj? Jak widzicie, pełni forma. Słuchajcie, nie będziemy już męczyć Radka, trzymamy kciuki za dzisiejszy występ. Pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam też wszystkich. Siema.